Magdalena Piekosz i Wojciech Kuczok po raz trzeci połączyli siły. Efektem ich pracy będzie film pod tytułem Zbliżenia. Współczesny dramat psychologiczny opowiadać będzie o mocy rodzinnych więzi. Głównymi bohaterkami opowieści będą matka i jej dorosła córka. W Zbliżeniach zobaczymy Joannę Orleańską, Ewę Wiśniewską oraz Łukasza Simlata. Ja zawsze się dziwowałam od momentu przeczytania scenariusza, który szalenie mi się podobał, nad właśnie tytułem, ponieważ to są raczej oddalenia niż zbliżenia. To przekorna nazwa jest, Zbliżenia. A o roli, no musiałabym bardzo długo, nie macie tyle czasu, żebym się rozwiodła. Jest to temat bardzo animujący panią reżyser, no i każdego chyba, mianowicie relacja matka-córka. Film opowiada o trudnej relacji pomiędzy trójką bohaterów, Martą, mamą i Jackiem. To jest film o późnym dojrzewaniu, o tym, że 30-paroletnia kobieta, w zasadzie pod 40, poznaje mężczyznę i próbuje ułożyć sobie życie na własny rachunek, ale ponieważ jest tak w bliskiej relacji z własną mamą, tej przestrzeni dla tego mężczyzny jest bardzo mało w jej życiu i tak naprawdę ona się dopiero tego uczy w trakcie trwania. To jest film o tym, że bardzo siebie kochając możemy się też bardzo jednocześnie ranić. To jest film o odpowiedzialności, o poczuciu obowiązku, o miłości do własnych rodziców, o próbie stworzenia też takiej symbiozy, która wydaje się bardzo też życiowa i trudna, to znaczy, że wpuszczamy do swojej rodziny, do swojego świata, który jest dość też już jakby określony i hermetyczny, nową osobę i te energie muszą się gdzieś zderzyć. Akcja filmu rozgrywać się będzie w Katowicach. Kilka scen kręcono m.in. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej. Najczęściej gościmy tutaj naszych studentów z Wydziału Radia i Telewizji. Ostatnio mieliśmy też kilka realizacji z Łódzkiej Filmówki. To jest bardzo atrakcyjne, bardzo popularne miejsce, jeżeli chodzi o przestrzeń. Nie mogę odżałować, że tak mało filmów się na Śląsku robi, bo to jest tak niezgłębiony temat. Chwała Maćkowi Pieprzycy, który tutaj parę razy się pokłonił nad tym rejonem. Mnie bardzo ucieszyło, że tutaj wracamy nawet z sentymentu swojego rodzinnego, bo ja jestem z Sosnowca obok. Wstyd się przyznawać tutaj na miejscu, ale z sentymentu też przyjeżdżam do Katowic, bo spędziłem tutaj bardzo dużo czasu przed maturą, przed szkołą teatralną. Cieszę się, że tutaj jestem. Cieszę się też, że możemy pokazać Katowice jako fantastycznie rozwijające się prężne miasto, że tutaj dużo pięknych plastycznie miejsc powstało. Architektura jakby jest z dnia na dzień coraz piękniejsza. No i to cieszy i ten film mam nadzieję, że też będzie jakby pokazany że Katowice to dość światowe rozwijające się miasto, więc to mnie zawsze jako Ślązaczkę cieszy. W przypadku tej historii, czyli filmu Magdy Piekosz, dosyć specyficzna historia oparta na niuansach, na relacjach międzyludzkich, która mogłaby się odbyć tak naprawdę wszędzie, w każdym miejscu na świecie. Jest tak uniwersalna, że dlaczego nie miałaby się tutaj, dlaczego to się nie miałoby dziać w Katowicach. Jest taki nakład, taki mus, że wszystko dzieje się w Warszawie. Ostatnio te produkcje zaczęły się wynosić coraz częściej, bo już Warszawa stała się tak miejscem ogranym i tak już przejedzonym i nudnym przez to, że myślę, że to jest fajne. Ostatni swój film pod tytułem Senność Magdalena Piekosz zrealizowała w 2008 roku.